Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 175 chyba odcinku z The Sims 4 Nowe Życie. I moi drodzy, tak chciałem sobie po prostu do rana poczekać, no bo wiadomo, wszyscy poszli spać, no i słuchajcie, prawie 3 w nocy, a tu się okazuje, moi drodzy, że zaczął się poród u Zuzki i zaczął się poród u Lilki. Także jakby sam początek odcinka i będziemy mieć 2, 3, nie wiem ile dzieciaków, ale tak właśnie zaraz będzie, więc moi drodzy, trzeba to ogarnąć w szpitalu. Więc Zuzka, poczekaj, pokaż ty mnie się tu. Ja bym chciał, żebyś ty urodziła w szpitalu, byłoby super. O. Aha, a Lilka to, przepraszam, jak to ma dołącz? A czy ty jesteś w stanie też tak zrobić? Poczekajcie, żeby one po prostu były same dwie i żeby same dwie polazły na porodówkę i żeby tam po prostu urodziły. No wiecie, nie będziemy całej rodziny budzić. Niech oni sobie wszyscy śpią, bo słuchajcie, no po co? To i tak jest bardzo wrażliwe. Więc niech sobie dziewczyny pojadą same. Tylko nie wiem, czy właśnie to będzie tak można zrobić, że Lilka też się będzie mogła zarejestrować. No bo ona też tam widzę, że... Czekajcie. Pokaż mi się... O Boże, pan duch... Mikołaj Burak. No po prostu fenomenalnie. Panie Mikołaju, zgłoś się w recepcji. To jesteś ty. Lilka, czy ty się też możesz zgłosić w recepcji? Możesz. Słuchajcie, może jest taka szansa, żeby one razem urodziły. Czekajcie. Zaraz zobaczymy. No to wreszcie potomstwo na świat przyjdzie i no i może Jezus łaskawie doczekać tego momentu. No, proszę bardzo. Rejestrować się. Aha. Jestem ciekawy, czy tak to się uda zrobić, że za jednym razem 2 dzieciaki na raz. Zobaczymy. Zarejestrowałaś się w tej recepcji, czy nie? No weź. A ty? Czy ten duch może nas przyjąć? Co on ma innego do roboty? Siedzi i klepie... W ogóle jaką klepię w klawiaturę? Czy ktoś mi to wyjaśni? No weź, że się zarejestrujcie, no. Panie duchu, panie buraku, ja pana bardzo proszę o zarejestrowanie moich tutaj dziewcząt. No. Przecież ta już musi do łazienki zaraz. Czy ty rejestrujesz? Klepiesz ten komputer, ja nie wiem, no. Dobra, ta jest pacjentką. I ta też. No dobra. Tylko pytanie jest teraz takie, czy Lilka jest pacjentką jako do porodu, czy Lilka jest po prostu pacjentką... Ale są, zobaczcie, 2 łóżka do rodzenia. Zuzka, czy ty możesz przyjść? Nie, ona dalej się zgłasza w recepcji. O, proszę, czyli da się tak zrobić, super! Możesz tu przyjść? Lecz pacjenta, no aha. No ale ona jest już pacjentką. No weź, że... Jesus, dobra. Chyba że jest tylko, słuchajcie, jeden lekarz w nocy na oddziale. Że mi już pracuje jako stażysta szpitalny w miejscu o nazwie Klinika. Mamy Bobo. O, a panu co się wydarzyło? Jakoś tak pan trochę oniemiał, zdrętwiał delikatnie, bym powiedział. O, a teraz... Ja pierdziule, a teraz Lilkę wywaliło w kosmos. Co to za dziwne rzeczy się wydarzają? What is going on? Córeczkę! Ojejku! Córeczkę. Lilka urodziła córeczkę. No i słuchajcie, i teraz nazwijmy ją po prostu Marysia. O, Marysia Ptak. Niech będzie. Dobra, Zuzka, zapraszam do nas. Jesteś nam bardzo potrzebna. Idź mnie z tym modem. No tamta stoi... O. A czemu one się ogólnie już nie czują dobrze? Przecież tutaj był poziom poniżej zera wszystkiego. Mamy Marysię, ojoj. Ojoj, czekajcie, ja sobie tylko zerknę. No to będzie od Pawła. Patrzcie, jakie pokolenie. 1., 2., 3. i 4. Słuchajcie, mamy 4 pokolenia Simów już. Wow. To jest piękne. Dobra, Martyna, czy ty możesz już? Bardzo bym cię prosił. Idziesz rodzić, słoneczko? Aha, a Lilka teraz do... No to jak? To tak się nie da, że dwie naraz? Ej, bez sensu. I co teraz? I Martyna została... Martyna i Zuzka została teraz tam sama? Na tej porodówie? No nie gadajcie nawet takich rzeczy, to będzie smutne. Wzięło mnie, wywaliło mnie, no to... Co to, halo, co za porządki, panie? No. Super, a czy ty... Aha. Aha. Takie rzeczy. Idź do szpitala. Jedziemy z nią. W sensie sama niech jedzie, ale my z nią jako towarzystwo, słuchajcie. No musimy nadzorować to. Bo to jak inaczej? Kurczę, czyli patrzcie, czy jednak nas wywala, jak jedna już Simka urodzi. Nie można tak we dwójkę, że tak powiem. Szkoda. Co nie zmienia faktu, że Marysia i tak będzie miała super kuzynkę z tego samego dnia, z tego samego miesiąca, rocznika i wszystkiego. Dobra, chodź do recepcji. A nie, ona już... Patrzcie, ona w ogóle prosto leci na porodówę. No dobra. I nawet ten sam pan doktor oczekuje. Dobrze. Kładź się, moja droga Zuzko. I lecimy. Czy będą bliźniaki? Podejrzewam, chociaż nie, bo po prostu Zuzka może jest innej budowy ciała. Aha, pana znowu wryło. Pan jest wryty. Dobrze, aha, teraz Zuzkę wywaliło. Standardowo. I wróciła na swoje miejsce. Jakby... Just. Dobrze. Mamy chłopczyka, córeczkę. Kogo mamy? Kogo mamy? Kogo mamy? No weź. Powiedzcie mi, jestem ciekawy. Synka. O Jezu, synka. Synka, synka, synka. No i teraz słuchajcie, synka. I co? I jak ja mam go nazwać? Wiem. Albo nie wiem. Synka. A może niech... Kurczę. Wiem. Niech będzie Denis. A co? Jest i synek. I mamy jednego sima więcej, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak. No dobrze. Boziu. Gdy tu roczę. Możecie pokazać więcej... Aha, córka. A to jest po prostu syn. Szkoda, że tak wiecie, tutaj nie można tak od razu zobaczyć, że tutaj też idzie jedno małżeństwo, że z tego małżeństwa też wiecie, jakby mamy... odnogę do dziecka. Tak by było też super pokazane, uważam. No ale nie można mieć wszystkiego. No. Teraz co, do domu wracasz? Czy co się dzieje? Marysia. Czekajcie, a w kalendarzu będą mieć... Okej, tu mam... Aha, tak. Patrzcie, urodziny. No, no to są prawie bliźniaki. Tylko, że z innych simów. Jakby to tak delikatnie powiedzieć. Pariram, papa. No słuchajcie, to się wreszcie doczekaliśmy. No szkoda tylko troszkę, że Martyna nie zdążyła. Troszkę za szybko nam odeszła, bo w ostatnim odcinku bardzo... Martyna? Dobrze mówię, Martyna, bo słuchajcie, mnie już te... Przysięgam! Jest za wielu simów. I też właśnie pisaliście, że może byśmy takich rozdzielili tutaj, w sensie gdzieś tam, nie wiem, zostawić taką główną tylko rodzinę. No ale nie wiem w sumie, słuchajcie, jak to zrobić. Jeszcze o tym nie myślałem tak naprawdę, powiem wam szczerze. Dobra, teraz pytanie jest takie. Gdzie te dzieciaki leżą? Gdzie wy jesteście? Aha, tu jest kołyska i to jest kołyska z Marysią. No to Marysia, moja droga, ty niestety nie będziesz leżała w tym pokoju. Tylko z Lilką. Aha, tylko poczekajcie, bo ja nie wiem teraz, który to jest pokój. Wydaje mi się, że ten, ale mogę się mylić, poczekajcie. Sprawdźmy sobie. Tak, dobrze mówię. Natomiast czekajcie, a gdzie jest drugie Bobo? Bo tu jest Zuzka z Kioshim. I Denis... Aha, Denis w ogóle u Kingi w pokoju, z tego co ja widzę. Oczywiście. A co to? Jakieś przeznaczenie? Przepraszam bardzo, czy o co tu chodzi? Chodź tu, mój drogi Bobo słodki. O, proszę bardzo. No i mamy kolejne pokolenie. Dobrze, Jesus jak tam? Widzę, że Jesus okej. To wiesz co, idź sobie skorzystaj. O, i napraw ten toalet, niech będzie. Lilka, zostaw to, idź sobie skorzystaj. Co to za muzyka dziwna? Prosto akurat myśli o odejściu z powodu niedostatecznej opieki, może jednak zostać pod warunkiem, że rodzina zapewni pożywienie. Słucham? Jakiej niedostatecznej opieki? Przepraszam bardzo. Jakiej kurczę niedostatecznej opieki? Co to ma znaczyć? Weź, że tutaj, chodź tu. Rozsyp tutaj im jedzonko. Może nie przysmak, a po prostu nakarm. Znaczy nie, moment, wszystkie nakarm. O. Czekajcie. Ojej. O, karmy w okolicy, proszę bardzo. Zostaw to. Potem możesz posprzątać kurnik, a na końcu możesz zebrać jajka. Także Pawełek, zapraszam cię serdecznie. Jest to twoje zadanie na dziś, a właśnie kot, którym się opiekuje, czyli Maniek, wlazł mi tu, gdzie nie powinien. Chodź tu. Byłaś. Maniuś, wyjdź stąd. Tu jest biurko, no, są kable. Chodź, słońce. Dziękuję. No, taki, słuchajcie, mały przerywnik. Muzyczny prawie. Dobra, a Kioshi zajmie się krówkami dzisiaj. Mam nadzieję, że... O, wyszła. Dobra. To po pierwsze, chodź tu do niej i najpierw ją wyczyścisz, potem ją wydoisz, a potem potrącasz oborę. Słuchaj, Kioshi, masz zadanie bojowe. Jest 7 rano, jest sobota. Ja wiem, czasem trzeba. Dobrze, Lilka, co ty przy kąpie robisz? Czemu ty nie jesteś w ogóle... Boże, czekajcie, dlaczego... Dlaczego Zuzka zajmuje się... Czy to jest... Kto to jest? Czemu nie widzę, kto to jest? No, ale to jest ewidentnie przecież... Denis... Nie, Jezu, ja się gubię. Kochani, jestem dzisiaj niezorganizowany. Maniek, czy ty wyjdziesz? Idźże stąd. Już, tu są kable. Przysięgam, słuchajcie, oszaleję zaraz. Byłaś stąd, mały dziadu. Nie wiem, czy to było słychać, słuchajcie, ale jakby musiał pójść. Czemu to jest niepokazane, kto to jest? Nie, no dobra, no to jest, no tu jest Denis, no więc tu jest Marysia. Dlaczego Zuzka zajmuje się Marysią? Ty jesteś matką i ty się nią zajmij. Przewiń, nakarm i się przytul. Co ty wyprawiasz tu? Ona przy kąpie sobie siedzi. No, widzieliście to? Aha, a Denis sobie śpi. No dobrze. Zostaw to dziecko. Na balkon pola... Głodna jesteś? No to idź zjedz. O, proszę bardzo. I już Lilka się zajmuje, Marysia jest bardzo głodna. No przecież już nakarmiamy, co się krzyczycie na mnie, dziady jedne. Jezus, tyle simów. Nie, słuchajcie, tu trzeba naprawdę jakieś zrobić porządki. Coś tu cieknie gdzieś znowu. Aha, to był Jesus, który naprawił toalet. Dobrze, weź sobie prysznic, mój drogi. Niech ci będzie. Maniek, wyłaś. Przysięgam, że... Wyłaś. Co ty wyprawiasz dzisiaj? Kochani! Ja się nie mogę zorganizować! Jajka zebrane, dobrze. Czy Kioshi ogarnąłeś oborę? Aha, ogarnąłeś dopiero krowę. Dobrze. Długo ci to... Co ty to? Nie! Proszę nikogo nie żądlić! My sobie tego nie życzymy. Dobrze, Kinga jak? Kinga w ogóle pęcherz. Jest bardzo smutna i To wiesz co, wypłacz się faktycznie. O, widzę, że Jesus też poszedł płakać. Ojej, no tak, słuchajcie, no... Jest to świeża sprawa. Czemu te śmieci są niewyrzucone? O co chodzi? No weź, że to wsuń tutaj. Dziękuję. Kioshi otrzymał mleczko. Dobrze, a zrobiłeś wszystko, co miałeś innego zrobić, czy jeszcze nie? No, to proszę się tym zająć. Wychowawcze Paweł? A ty z kim? Patrzcie, w ogóle wujek zajmuje się... Nie wierzę, oni się tak miksują tu, że to jest po prostu niemożliwe. A ty... Lilka, co ty za spanko? W sensie, no ja rozumiem. Aha, okej, dobra, zmęczona jesteś. Wybaczam, niech ci będzie. Dobra, Jesus, jak tam? Jesus... Aha. A wiesz co, a może poszedłbyś się zająć, nie wiem, ogródkiem? W ogóle, zobaczcie, te warzywa dalej nie rosną. Chodź tu. Odchwaszczaj to. Nakarm. Z buteleczki, proszę bardzo. Wujek nakarmi. I wujek też przewinie. I wujek też przytuli. Zjadłaś? Ojej, a co z tym? Dobra, zamienimy to, bo to jest przecież bez sensu. Będziemy pół godziny czekać, aż ktoś to łaskawie naprawi. Co tu jeszcze? Ten zlew też? Ojej, tutaj widzę, że w tym domu się ci wszystko psuje. Moi drodzy, tutaj mamy te, ten pokoik dla dzieciaków, w sumie dla dwójki, więc idealnie zrobiony. Tylko jak dzieciaki dopiero podrosną, to dopiero będziemy mogli tutaj na dół ich sprowadzić. Na razie będą przy swoich rodzicach, wiadomo. Chyba sobie odchwaszczę. Dobra, Kinga, jak tam? Ogarnęła się i co? Nie no, wytrzyj, no teraz to już... Zuzka to wyciera. Teraz to już możesz sobie odpuścić, moja droga, bo tak... Aha, nawet tutaj nic nie możesz z żadnego dodatkowego zaliczenia. Dobrze, to niech ci będzie, oglądaj sobie kanał kulinarny, proszę bardzo. Ty pewnie lubisz gotować, bo pewnie masz to po mamie, więc... Co to było za tepnięcie? Nie no, słuchajcie, nie przysięgam, nie wytrzymam. Chodź tu! Tu, na kanał... Czy ja powiedziałem po jakimś innemu? Selfie sobie trzaska. Kinga, proszę na kanapę, oglądaj sobie telewizor. O. Młody śpi. Znaczy młoda śpi i młody śpi. Dobra. Tak, pościeraj tą kałużę, a potem sobie skorzystaj. Zobacz, idealnie. Chodź. Zuzka, wróć. Paweł, czego tutaj? Przepraszam. Jaki prysz... Nie wierzę, jaki w ogóle wlazł bezczelnie do łazienki. Tu zapraszam. Weź prysznic. Tu jest łazienka wolna. Dobra, ktoś tam... Gdzie ty idziesz, mój drogi? Co ty... Dawidek, co ty robisz? Nie, idź tam, przecież to jest daleko. Zostaw. Chodź po prostu, pójdziesz do łazienki Jezusa i się wykąpiesz. Oh my god. Jak widzicie, dzisiaj mam turbo świetny dzień do nagrywania. Ale dobrze, no. Jestem zawsze taki, jaki jestem. Nie będę nic wycinał, bo po co? Moi drodzy, nie znacie mnie od dzisiaj, także jest ok. A ty co? Gdzie idziesz? Aha, idziesz. Dobrze, idź się wypłacz, niech ci będzie. Jesus, jak tam? Ogrzej się. No dobrze, ogrzej się. Lilka, widzę, że już wstałaś, wyspana. A czy ty się możesz, moja droga, przebrać z tego kitla? Czy cokolwiek to jest? Szpitalnego czegoś? Weźże tu, proszę bardzo, hops. No, przebierz się, proszę. Dobra, i obejrzyj sobie aktualny kanał. Aha, widzę, że wpadł na jakiś super świetny, bryliantowy pomysł. Niech będzie. Oj, Kinga potrafi już na drugim poziomie gotować. O kurczę, czad. Paweł co? Paweł sobie tańczy. Ale wiesz co, mój drogi, ty zamiast tańczyć, weź w ogóle, chodź tu. Skorzystaj sobie po pierwsze. A po drugie, weź sobie jakieś resztki. Kioshi, jak tam? Kioshi się buja, słuchajcie. On jakby ma czas. On posprzątał wszystko, więc tak. Weź sobie prysznic. Potem sobie skorzystasz. A na końcu możesz sobie usiąść na kanapie. Chodź. Wypłakałaś się już. Flirciarska. Okej, jak tam w ogóle Marysia? Marysia chyba dobrze. Więc ja się z tego cieszę, że dobrze. I tak właśnie myślę sobie, moi drodzy, teraz, że może faktycznie byśmy sobie tą rodzinę trochę pomniejszyli. W sensie Kinga na pewno zostanie z nami. Wiadomo. Myślę, że Dawid też z nami zostanie. Dlatego, że no jakby tak. Tylko właśnie nie wiem, kim będę grał. Czy będę grał Pawłem i Lilką, czy będę grał Zuzką i Kioshim. Tak wiecie, jako główna rodzina. Teraz. Co to za dzień ducha akademickiego? Proszę stąd wyjść. Także przemyślę to. Ewentualnie możecie napisać w komentarzach, kim wy byście chcieli, żebym zagrał. Żeby kim jakby prowadzić tą serię dalej, no nie? Czy Martyną i Kioshim, czy na przykład właśnie Pawłem i Lilką. Kim jesteś? Zaprośmy cię do środka. Naoki. Okej. Niech ci będzie. Dobra, dziewczyny sobie oglądają. Zacieniają sobie więzy rodzinne. Ta muzyka musi tu nawalać. Nie musi przecież. Już się, słuchajcie, wystraszyłem, że zepsuł się kolejny prysznic. Na szczęście nie. Dobra, jak tam Denis? Płaczesz coś? Głodny? Nic? Nie, jest okej. A Maryśka? Marysia też okej. No dobra. To słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj taki był troszeczkę może krótszy odcinek niż zawsze, ale muszę właśnie to przemyśleć, bo faktycznie jest za dużo simów, ja się też nie mogę jakby na wszystkich skupić, latam, biegam, więc myślę, że będzie jakaś wyprowadzka w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem kto, jeszcze nie wiem jak. To się, moi drodzy, wszystko okaże. Natomiast ja wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Fakt, był odcinek taki niezorganizowany, plączący się, ale tak czasem też bywa. Lowki, kiski, bysowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się w następnym odcinku za tydzień. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, no i pa, pa.